Witam! Dzisiaj pokażę coś dla ludzi ciekawych świata, czyli dla Was. Wydawnictwo ExpressMap przygotowało kilka różnych patentów dla prawdziwych poszukiwaczy przygód i tych, którzy szukają rozwiązań i różnych problemów. Mamy tutaj mapy świata, mapy zwierząt świata, Układu Słonecznego w takiej sprytnej, składanej formie. Pokażę Wam też książki o największych i najciekawszych miastach, pisane świetnym językiem, prosto dla dzieci. No i są też takie gigantyczne mapy, które mam po jednej i po drugiej stronie. Tu Zwierzęta świata, mapa dla dzieci, a tutaj mamy Układ Słoneczny, też mapa dla dzieci. Muszę przyznać, że chyba najbardziej podoba mi się taki patent na mapę. Ta mapa jest w specjalny sposób foliowana i producent pomyślał o tym, żeby łatwo się ją składało. Też jest takie miejsce na zagniecenie. No i tu otwieram mapę świata, którą mogę na przykład oglądać sobie leżąc na brzuchu w pokoju. Wcale nie musi, może być też przyklejona jak najbardziej do ściany, ale jest wielka w ogóle, tak rozłożę, tak nie rozkłada mi, żeby mi się wszystko tutaj zmieściło, ale możemy też możemy ją przykleić do ściany, ale możemy też po prostu położyć się, oglądać ją na biurku, gdzie tylko chcemy. I tutaj masa dowcipnych ilustracji, ciekawostek, dowiecie się wiele o kulturze, o sztuce, o tradycjach, o zwyczajach kulinarnych, też trochę o zwierzakach i o różnych informacjach, jakie są. A z drugiej strony, co my tu mamy? Mamy, słuchajcie, mitologię egipską na przykład, czyli dawne, świat antyczny, jak wyglądał, i tutaj też wiele dowiemy się o różnych legendach, baśniach, mitach, nawet greckich i rzymskich. Super patent, buch. Rodzice to też lubią, nie ukrywam, bo zajmuje bardzo mało miejsca, jeżeli na przykład chcemy przejść do kolejnej mapy, która jest Układem Słonecznym. Oczywiście pięknie będzie wyglądać w takiej wielkiej, rozłożonej formie, tak jak tutaj po mojej prawej stronie, ale w tej składanej wygodnie mi tutaj Wam opowiedzieć. Jest dużo, jest tutaj legenda, dowiecie się troszkę o satelitach, o mapach, jak tutaj my ludzie korzystamy z tego wielkiego nieba i jak bardzo ono jest dla nas potrzebne. A z drugiej strony, co my tutaj mamy? Proszę bardzo, mamy Drogę Mleczną. No i tutaj dowcipność tych rysunków naprawdę jest świetna i myślę, że wiedza w ten sposób łapana bardzo Wam się przyda. No bo popatrzcie na przykład na mapę zwierząt świata. No, na co by nie spojrzeć, tu jest naprawdę bardzo dowcipnie. Na przykład ryś kanadyjski jest w pięknym czerwonym szaliku i robi kulki ze śniegu. Łosoś atlantycki został zassany przez dwa minogi morskie, które są tutaj z boku. A cała legenda tego świata zwierzęcego jest też bardzo ciekawa, bo wiemy w oznaczeniach, czy to do jakiego gatunku należy dane zwierzę, czy to ssak, płas, ryba, gad czy ptak. Tutaj mamy pełno, mamy też bezkręgowce i strunowce bezkręgowe, ale też wiemy, czym się żywią, czy są mięsożerne, czy są roślinożerne, czy jedzą i to, czy jedzą różne inne obrzydliwe rzeczy, mówiąc w skrócie, odchody. I inne najróżniejsze rzeczy. Jak się rozmnażają? Czy są jajorodne, czy żyworodne? I są większe szczegóły też tego dotyczące. I w jaki tryb dnia prowadzą? Czy są dzienne, czy nocne, czy tak pół na pół? No i zobaczcie, masa tych zwierząt, świetne rysunki dowcipne i naprawdę, umówmy się, mapa powisi 2 miesiące w domu i będziecie mistrzami, zabrylujecie, czy na biologii, czy na geografii, będziecie naprawdę bardzo wiele informacji znali. No i na koniec książki. Bardzo podoba mi się język, jakimi są one pisane. Zresztą przeczytam Wam fragment na przykład o Barcelonie. No i jest takie ciekawostki, jest po prostu pisana książka dla dzieci. W średniowieczu nie noszono jeszcze okularów przeciwsłonecznych. Nie używano też zaciemniających koronkowych parasolek. Nie znano wtedy w Europie wynalazków takich jak lody dla ochłody, choćby zimna Coca-Cola w puszce. Latem w Barcelonie można było upiec się z gorąca jak kurczak narożnie. W XVIII wieku przyszła spoconym Barcelończykom z odsieczą nowa moda w architekturze, styl gotycki. Bardzo dowcipnie opowiedziane. I tak więcej dowiecie się właśnie o Barcelonie, o Pradze, o Warszawie. Mamy też tutaj Londyn, Pragę, Rzym. Widzę, że jest też Kraków, Londyn. Super książeczki. Myślę, że w każdej rodzinie warto by było ją mieć, ją przeczytać, podać dalej, ale nawet jak wybieracie się w podróż, to po prostu przeczytać ją przed podróżą, ale także trzymać w zanadrzu i zwiedzając dane budowle, dane obiekty sztuki, po prostu poczytać coś o tym, no bo zwiedzając dane miejsca na świecie, często przewodniki pisane są takim językiem dla dorosłych, są bardzo poważne informacje, ale takie smaczki, ciekawostki, jakie tu znajdziecie, na pewno młodym czytelnikom przypadną do gustu. No cóż, życzę przyjemnej podróży. Pozdrawiam, cześć!